Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Sportowa Arena. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych w miniony weekend. Zaczynam od pierwszego. Zakończył się największy turniej tenisowy w naszym mieście, ITF Men's Futures Koszalin Open 2016. Triumfatorem zawodu został Polak Paweł Ciaś. Po tygodniowej rywalizacji do finału awansowali Paweł Ciaś i obrońca tytułu z poprzedniego roku, Czech Michał Schmidt. Pierwszy rozstawiony był z numerem 5, a drugi 7. Faworyci odpadli we wcześniejszej fazie zmagań. W meczu o pierwsze miejsce tylko pierwszy set był wyrównany. Polak wygrał 6-4. W drugiej partii miejscowy zawodnik zupełnie zdominował rywalizację i pewnie wygrał 6-2. Tym samym Paweł Ciaś został triumfatorem koszańskiego turnieju. W toczonej równolegle rywalizacji deblistów również najlepsi okazali się Polacy. Kamil Gajewski i Szymon Walków pokonali w finale parę Adam Majchrowicz, Grzegorz Panfil 6-2, 6-1. Piłkarze Gwardii Koszalin zakończyli sezon w trzeciej lidze. W ostatnim meczu pokonali KS Chwaszczyno 1-0. Na to, czy to zwycięstwo da naszej drużynie utrzymanie, trzeba poczekać ponad tydzień na baraże o awans do drugiej ligi. Na to, by Gwardia się utrzymała, potrzeba było kilku rozstrzygnięć. Zespół koszański musiał swoje spotkanie wygrać, a bezpośredni rywale swoje pojedynki przegrać. Koszalinianie mierzyli się z rywalem, który znacznie wcześniej zapewnił sobie pozostanie w lidze, KS Chwaszczyno. Od początku meczu to gospodarze dominowali. Kibice na pierwszego i, jak się później okazało, rozstrzygającego gola czekali do 45 minuty. Bramkę dającą zwycięstwo strzelił Przemysław Brzeziański. My tutaj upatrywaliśmy szansę w kontratakach, w stałych fragmentach gry. No i szczerze, gdzieś troszeczkę może brakowało szczęścia, brakowało takich momentów jeszcze bardziej takich oczywistych do zdobycia tej bramki, żeby może pokusić się o remis, natomiast no, też Gwardia jak gdyby mogła szybciej ten mecz skończyć, miała 2-3 sytuacje jeszcze wyraźniejsze, natomiast no, ten wynik 1-0 może za niski, może tutaj trener oczekiwał wyższego zwycięstwa, natomiast też mówię, nie, na pewno w tym ostatnim meczu mimo naszej sytuacji przyjechaliśmy tutaj zagrać przyzwoite spotkanie i myślę, że to się udało. Wygraliśmy mecz i tak pierwszy raz nie za bardzo się cieszymy. Znaczy, no cieszymy się, żeśmy wygrali, ale sami nie wiemy, na czym stoimy. Myślę, że zrobiliśmy maksa w tych ostatnich meczach. To, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Oczywiście można było 5 punktów zdobyć więcej, ale jak to jest w piłce nożnej, gdzieś tam jakiś margines błędu można by było, czy to jest liczone, że się popełnia te błędy. No. Liczyłem 46 punktów za nam utrzymanie, się sprawdziło. Nawet mówiliśmy sobie dzisiaj na odprawie w szatni, że musimy zdobyć 20 punktów, żeby się utrzymać. No i się sprawdziło. No, czekamy jeszcze. Może coś się wyjaśni, jeżeli chodzi o sprawy licencyjne. Może wineta skazywana przez wszystkich na pojedynek barażowy o drugą ligę z Odrą Opole stanie na wysokości zadania i zdobędzie ten baraż. Nie chciałbym ich spisywać na straty. Kiedyś swego czasu też mówiliśmy na temat Kotwicy, że sobie nie poradzi w dwóch barażu, w dwóch meczu, a okazało się, że jednak można, także kibicujemy Winecie i miejmy nadzieję, że dzięki jej zwycięstwu spotkamy się na jesień znowu w trzeciej lidze. Po tej wygranej zespół koszański zakończył sezon z dorobkiem 45 punktów na 7 lokacie. Naszą ekipę wyprzedziła Pogoń 2 Szczecin, która pokonała na wyjeździe lokalnego rywala Świt Skolwin. Nieoczekiwanie spadły z trzeciej ligi Drawa Drawsko-Pomorskie i Lechia 2 Gdańsk, które były wyżej od Gwardii, ale przegrały swoje pojedynki. Zespół koszański, by pozostać w trzeciej lidze, musi liczyć na udane baraże o awans do drugiej ligi Winety Wolin. Leśnik Manowo pozostaje niepokonany w czwartej lidze. Nasz zespół w przedostatniej kolejce zremisował starcie z Jeziorakiem Szczecin 1-1. Zespół z Manowa, Stroje Zielone, tydzień temu zapewnił sobie awans do trzeciej ligi, ale nie miał zamiaru odpuszczać kolejnego spotkania. Od początku meczu to gospodarze tworzyli sobie więcej okazji strzeleckich. Nieoczekiwanie to goście zdobyli pierwszą bramkę. Na listę strzelców wpisał się Remigiusz Miksiewicz. W 69 minucie stan meczu wyrównał Karol Saganowski. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Widać było, że jeden i drugi zespół chciał grać w piłkę. Nie było nadmiernego wybijania piłek po autach. Myślę, że gra mogła się podobać. Były sytuacje z jednej i z drugiej strony, troszeczkę zawiodła skuteczność. No, żałujemy kontuzji Marcina Gozdala. Mamy nadzieję, że szybko się wyleczy.
W pierwszej połowie należało strzelić to, co było. Był słupek, był strzał z daleka Seweryna Fiołka, była sytuacja po rzucie rożnym stuprocentowa. Jedna z tych sytuacji, jeżeli byłaby wykorzystana, byśmy ten mecz wygrali. Leśnik ma w dorobku 59 punktów i zajmuje pierwsze miejsce. W ostatniej kolejce zespół z Manowa zmierzy się na wyjeździe z Piastem Chociwel. Już po raz 20 uczniowski klub sportowy Tori oraz zespół szkół w Dąbrowie byli organizatorami ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci imienia Ewy Larysy Krause. Od 4 lat do rywalizacji przystępują również młodzicy i młodziczki w ramach Pucharu Polski. Patronat nad imprezą objął Polski Związek Judo. Zawody były rozegrane na świeżym powietrzu pod namiotem rozłożonym na szkolnym boisku. W turnieju wzięło udział 240 zawodników z 23 klubów z Polski oraz Niemiec. Młodzi judocy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. W tym turnieju startują dzieci w wieku 9, 10, 12, 15 lat. Najpierw kategoria dziecka. W tych grupach startuje około 250 osób. Zawody judo są dla dzieci sprawdzianem umiejętności, ale przede wszystkim dobrą zabawą. Trudny przeciwnik? Nawet. Co sprawiło ci największą trudność? Że trochę, żeby zrobić ten podstawowy rzut. I powiedz mi, jest szansa na złoty medal? Może. I za co lubisz ten sport? Żeby można wygrywać i można się cieszyć. Mój kolega w klasie zaczął judo, to też przeszedłem i mi się spodobało. Judo to trudny sport? Czasami tak, czasami nie. Zależy przy jakichś ćwiczeniach. A jakie ćwiczenia wykonujecie? No, czasami jakieś rzuty, czasami jakieś podcięcia robimy, też zawsze rozgrzewkę. Pogoda dopisała, a dodatkowo temperaturę podnosiły emocje towarzyszące zmaganiom młodych adeptów judo oraz ich rodzicom i trenerom. Judo jest sportem dla wszystkich w każdym wieku. Judo jest jedynym sportem, tak samo jak zapasy, który rozwija wszystkie cechy motoryczne. Poprawia zwinność, gibkość, akrobatykę, wytrzymałość, koordynację. Dzieci stają się wszechstronne. Jednym z gości specjalnych, który oglądał zmagania młodych zawodników, był mistrz Polski w judo oraz uczestnik igrzysk w Montrealu Marian Standowicz. To jest sport pochodzenia japońskiego. W Japonii dzieci praktycznie tak jak u nas teraz zaczęliśmy, od 4 lat zaczynamy treningi judo. Przede wszystkim to jest dyscyplina. Japończycy słyną z tej właśnie takiej dyscypliny. Tam są te wszystko, komendy są w języku japońskim. My po prostu w Polsce przekształcamy to na polski. Warto również wspomnieć, że turniej poświęcony był pamięci Ewy Larysy Krause, piątej zawodniczki Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, patronce szkoły w Dąbrowie oraz współzałożycielce miejscowego klubu UKS Tori. Moja zawodniczka, od początku ją wychowałem, bardzo biedna, potem zdobyła parę złotych na tym sporcie, pięknym judo, ale ciężką swoją pracą. W tej szkole zaczęła karierę jako trenerka, prowadziła maluszki, będąc jeszcze zawodniczką samuraja i gwardii jeszcze koszalin. Także no, dziewczyna o wielkim talencie i o wielkim sercu. W klasyfikacji indywidualnej zawodniczek i zawodników z naszego regionu najwięcej medali, bo aż 46, zdobyli judocy klubu Gwardia Koszalin. Kilka medali dorzucili również zawodnicy Samuraja Koszalin i UKS Tori Dąbrowa. Kolejna edycja turnieju już za rok. Aż 7 bramek padło w meczu lidera klasy okręgowej Arkadii Malechowo z Wiktorią Sianów. Wszystkie zdobyli zawodnicy czołowej drużyny. Mimo tego, że zespół sianowski nie walczy już ani o awans, ani o utrzymanie, to wydawał się wymagającym rywalem. Tak jednak nie było w Malechowie. Gospodarze zdominowali rywalizację i pierwszego gola strzelili w 27 minucie. Na listę strzelców wpisał się Przemysław Sydoruk. Do końca pierwszej połowy miejscowa ekipa strzeliła jeszcze 2 gole. Trafili Sydoruk i Przemysław Komorowski. W drugiej części Arkadia zaliczyła jeszcze 4 trafienia. Na listę strzelców wpisali się Jonasz Stankiewicz, 2 razy Adrian Telus i Konrad Siwek. Ostatecznie gospodarze wygrali 7-0. Wiktoria ma w dorobku 39 punktów i zajmuje 7 miejsce. Za tydzień podopieczni Grzegorza Dudy zmierzył się na własnym boisku z Wybrzeżem Biesiekierz. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się już w piątek, a w Koszalinie tydzień wcześniej mieliśmy miniaturkę tych zawodów. W zmaganiach wzięły udział przedszkolaki. Do rywalizacji przystąpiły 24 przedszkola z Koszalina i okolic. Każdy z zespołów miał przypisany kraj biorący udział w dorosłych mistrzostwach.
Zawody zorganizował klub Bałtyk Koszalin. W tym turnieju uczestniczą 24 zespoły, 24 przedszkola. Z naszego miasta i z ościennych również, z Mielna, z Będzina, z Liścic i z Konikowa. Udział bierze 240 chłopców, są to mini mistrzostwa Europy przedszkolaków, które się odbywają na naszym stadionie. Najlepiej spisała się Walia, czyli przedszkole z Konikowa. Drugie miejsce przypadło Belgii, czyli przedszkolu numer 12 z Koszalina. Trzecią lokatę wywalczyło przedszkole numer 10, reprezentujące Chorwację. To wszystko w dzisiejszej sportowej arenie. Zapraszam na kolejną w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, początek o 17:35. Do zobaczenia.